Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do Żydów: gdybym ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o mnie, a wiem, że świadectwo, które o mnie wydaje, jest prawdziwe. Wysłaliście potomstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci. Wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani jego głosu, ani nie widzieliście jego oblicza. Nie macie także jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego on posłał. Badacie pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mojego, a nie przyjęliście mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, na dzisiejsze ostatnie rozważanie w ostatnim dniu nowenny przed uroczystością świętego Józefa wybrałem słowa z Ewangelii Łukasza z 2 rozdziału, wiersz 49. To ta scena, kiedy już Józef i Maryja odnaleźli Pana Jezusa w świątyni, pytają się dlaczego takim się zgubił, a mówi Ewangelia, Jezus im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca? Chciałbym, żebyśmy za temat tego ostatniego rozważania wzięli taką myśl, że święty Józef jest wzorem całkowitego oddania się Panu Jezusowi. I w tym mierzy się wartość jego życia, w tym mierzy się udane życie. W ciągu naszej nowenny mówiliśmy o różnych sprawach. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg człowieka pociesza. Mówiliśmy o tym, że udane życie to jest słuchać Pana Boga, ufać Mu, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że tak idziemy w ciemno i w nieznane. Mówiliśmy, że udane życie to jest oddawać cześć Panu Bogu, być pobożnym taką zdrową pobożnością. Mówiliśmy o tym, że to udane życie, którego uczy nas na kartach Ewangelii święty Józef, to jest też być roztropnym, kierować się zdrowym rozsądkiem, który dał nam Pan Bóg, naszym doświadczeniem, naszą wiedzą. Mówiliśmy w końcu i o tym, że taka prawdziwe dobre życie nie jest możliwe, jeśli w Kościele nie odkryjemy, nie znajdziemy Pana Boga. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie o tym, co jest najważniejsze, o tym, co jest ważniejsze od tego wszystkiego, o czym do tej pory mówiliśmy, nawet nie o tym, albo o kim. Tak naprawdę, bracia i siostry, to jest dla nas podstawa naszej chrześcijańskiej wiary. Nie da się mieć udanego życia tutaj, w tych naszych codziennych sprawach, sprawach zawodowych, rodzinnych, osobistych, towarzyskich,
jakichkolwiek, ale także i tego udanego życia, czyli osiągnąć cel naszego życia, spotkania z Panem Bogiem na zawsze w niebie, jeśli w centrum tego życia byłoby cokolwiek innego niż Pan Jezus. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się temu, przyglądając się tej figurze Pana świętego Józefa i Pana Jezusa tutaj przed ołtarzem. Powiem szczerze, bracia i siostry, że pierwszego dnia naszej nowenny, w czasie nowenny po mszy świętej, kiedy tam klęczeliśmy bliżej, to patrząc na to wyobrażenie świętego Józefa i Pana Jezusa, ja się tak wzruszyłem, bo myślę sobie, jakie ono jest głębokie. Ktoś powie, że może nie jest zbyt realistyczne, że czegoś takiego w rzeczywistości nie było, bo przecież święty Józef, który wychowywał, opiekował się rosnącym Panem Jezusem, nie widział go tak naprawdę nigdy z krzyżem i koroną cierniową. Ale to wyobrażenie, które może nie jest takie realistyczne, mówi nam niezwykle wiele o tym, o życiu świętego Józefa, ale też o tym, w jaki sposób on dla nas jest wzorem. I chciałbym, żebyśmy na końcu naszej nowenny o dwóch sprawach powiedzieli. Spójrzmy, Pan Jezus, który tutaj jest przedstawiony jako małe dziecko pod opieką świętego Józefa, ma w ręku to, co jest takie najważniejsze w jego ziemskiej misji. Ma krzyż i koronę cierniową. My wiemy, że on po to przyszedł na świat. Nie po to, żeby pokazać, że dla Pana Boga wszystko jest możliwe i jeśli zechce, to może zesłać swojego syna zrodzonego z dziewicy Maryi. O tak, bo Pan Bóg nie ma przed nim żadnych ograniczeń. Nie po to przyszedł Pan Jezus. Co więcej, nawet nie po to przyszedł, aby czynić cuda, aby uzdrawiać. Nie zastąpił przecież lekarzy. Nie po to przyszedł, aby pięknie uczyć, pięknie mówić. Ale przede wszystkim przyszedł po to, aby za mnie, za was, bracia i siostry, za każdego człowieka ofiarować się na krzyżu, umrzeć za nasze grzechy. Od tej pory taka jest nasza wiara o krzyżu Jezusa. Skoro Jezus, który był bez grzechu, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, we wszystkim do nas podobny z wyjątkiem grzechu, skoro przyjął na siebie to, co dla nas jest najbardziej może przerażające, czyli samotność i odrzucenie i opuszczenie, a wreszcie śmierć, i to taką śmierć krzyżową, od tej pory my mamy przekonanie jako grzesznicy. Panie Boże, to prawda, że ja przez grzech oddalam się od Ciebie. To prawda, że przez grzech niszczę także, potrafię niszczyć relacje z innymi ludźmi. Ale choć grzeszę, choć wiem, że będę grzeszył do końca mojego życia, to ponieważ Ty, Jezu, za mnie na krzyżu umarłeś, ja nigdy nie będę czuł się skreślony, nigdy przeklęty, nigdy w takiej sytuacji pełnej rozpaczy i beznadziei. Jezus, ten mały Jezus, dziecko tutaj jeszcze, pokazuje nam, że On po to na świat przyszedł. Taki jest sens Jego misji, żeby człowieka wyzwolić, żeby wyzwolić z przekleństwa grzechu, żeby nam, grzesznikom, powiedzieć, że grzech, zło nie ma w naszym życiu ostatniego słowa. Nawet gdyby nam się wydawało, że grzech jest potężny, że niszczy nas, że nie możemy od niego się uwolnić. Ale dlaczego to wyobrażenie świętego Józefa i Pana Jezusa tutaj jest takie ważne? Przecież my możemy sobie pomyśleć, święty Józef nie wiedział, jak się skończy ziemska historia Pana Jezusa. Bo jak mówi Ewangelia, on umarł, zanim Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność. To Matka Najświętsza na własne oczy widziała i ten narastający konflikt z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, potem prześladowanie Syna Jezusa, potem Jego mękę i śmierć, a potem spotkała Go zmartwychwstałego. Ale Józef, kiedy dowiedział się, kim jest ten, którego ma urodzić Maryja, a potem wiedział cały czas, że ten, którego wychowuje, to dziecko, które rośnie, jest kimś niesamowitym, jest Bożym Synem, Bożym darem, on przecież nie wiedział, jak skończy się misja Jezusa. Dlaczego to jest dla nas nauka, kiedy na tę
na te wyobrażenia Józefa i Jezusa patrzymy. Bo bracia i siostry, my też nie wiemy, jak Pan Bóg naszym życiem się posłuży. Józef nie mógł tego przypuszczać, że on wychowuje tego, który przez krzyż i zmartwychwstanie wyzwoli człowieka z niewoli grzechu, choć wiedział, że Jezus pochodzi od Pana Boga, że jest kimś nadzwyczajnym, ale nie dożył tego momentu, kiedy na własne oczy Maryja też się przekonała, że Jezus, który umarł, też zmartwychwstał. Józef po prostu ufał: Panie Boże, mam swoje miejsce w Twoim planie, choć nie wiem, jaki ten plan jest. Kiedy patrzymy na to, możemy sobie o naszym życiu pomyśleć. Nie wiemy, w jaki sposób Pan Bóg naszym życiem się posłuży. Codziennie spotykamy różnych ludzi. Mówimy różne sprawy. Może staramy się dać świadectwo o naszej wierze. Może staramy się, powinniśmy dać świadectwo nie tylko pięknym słowem, że jestem wierzący i chodzę do kościoła i modlę się, ale przede wszystkim życiem, w którym jest miejsce na przebaczenie, na pojednanie, na dobre słowo. Może nam się może tak wydawać czasami, że ale czy to ma jakieś znaczenie? Czy Panie Boże, ja w Twoim planie mam jakieś miejsce? A może tak być. Może tak być, że my nawet żyjąc na ziemi nie zgadniemy, nie domyślimy się, że Pan Bóg nasze życie jakoś wykorzystał dla dobra. Może sami tego nie rozpoznamy, nie dowiemy się, że jakieś nasze słowo, które komuś powiedzieliśmy, albo jakaś modlitwa za kogoś, o kim czujemy, że potrzebuje tej modlitwy, może o nawrócenie, może o zgodę, może o pojednanie, że może okazała się bardzo potrzebna. Że może nasz przykład życia, nasza chrześcijańska postawa wobec osoby, którą spotkaliśmy raz w życiu i potem nigdy nie spotkaliśmy, może tę osobę zmieniła. Może tak być, bracia i siostry, i to wyobrażenie Józefa, który nie wiedział przecież, że Jezus umrze na krzyżu, ale stoi tu z małym Jezusem, który trzyma w ręku krzyż i koronę cierniową, jest dla nas nauką, że jeśli jestem blisko Pana Boga, to nawet gdyby mi się wydawało, że moje życie jest szare i zwyczajne, że cóż z tego życia może być za korzyść, jakaś wielka korzyść, w jaki sposób Pan Bóg potrafi wykorzystać moje świadectwo, moje zdolności czy możliwości ograniczone, to patrząc na to wiemy, Panie Boże, Ty potrafisz. Nie wiem i może nigdy się nie dowiem, że jakieś moje dobre słowo, moja modlitwa, moje chrześcijańskie świadectwo kogoś zmieniło. Może jakiegoś brata czy siostrę przyprowadziło do Pana Boga. I to jest, bracia i siostry, pierwsza nauka z tego dzisiejszego, ostatniego dnia nowenny, kiedy patrzymy na te wyobrażenia świętego Józefa i Pana Jezusa. Nie musimy przejmować się tym, że może uważamy się za niewiele znaczących. Nie musimy przejmować się tym, że nie potrafimy przewidzieć swojej przyszłości, bo nikt nie potrafi. Mamy się jedynie przejmować tym, Panie Jezu, pozwól mi być blisko Ciebie i dawać dobre świadectwo. A Ty już to potrafisz wykorzystać. Ty potrafisz posłużyć się moimi próbami, czasami może niezdarnymi, żeby być dobrym chrześcijaninem. Ty potrafisz to wykorzystać zgodnie ze swoją wolą. Chcę być, Panie Jezu, narzędziem w Twoim ręku. Ale nie biernym narzędziem, jak młotek, czy nawet jak długopis, czy jak komputer, ale narzędziem wolnym i świadomym, Twoim dzieckiem, które z Twoją pomocą daje o Tobie dobre świadectwo. To jest pierwsza nauka. A jaka jest druga? Także i z tego wyobrażenia Józefa i małego Pana Jezusa. Zawsze to jest oczywiste, bo mamy dorosłego Józefa i małe dziecko, ale dla nas to powinien być znak. Zauważmy, jeśli człowiek jest blisko Pana Jezusa, to Pan Jezus go nigdy nie zasłania, nigdy nie umniejsza człowieka. Wręcz przeciwnie, jeżeli człowiek jest blisko Pana Jezusa, to Pan Jezus go wywyższa, Pan Jezus go rozpromienia, uczyni lepszym, niż byłby bez Niego. Niektórym się może wydawać, że bliskość Pana Jezusa, już o tym mówiliśmy chyba trochę, jakieś ograniczenia, pełnienie Jego woli nas ograniczają. To nieprawda. Świętego Józefa pamiętamy właśnie dlatego, że miał swój udział w misji Pana Jezusa.
On dlatego jest wielki. Mówiliśmy o tym. Nie dlatego, że wiemy cokolwiek o tym, jakim był cieślą, jakim był człowiekiem w Nazarecie, jakim sąsiadem. Nic o tym nie wiemy. Przypuszczamy, że dobrym, ale nic o tym nie wiemy. Ale on jest wielki właśnie dlatego, że jest blisko Pana Jezusa, że był z Nim, że troszczył się o Niego i o Matkę Najświętszą. Pan Jezus nie przesłania świętego Józefa. To Pan Jezus sprawia, że zwyczajny, pobożny mężczyzna z Nazaretu stał się wielkim patronem Kościoła. Bracia i siostry, to dla nas jest znak. Jakbyśmy się w to miejsce świętego Józefa, każdy z nas tam podstawił, nas Pan Jezus nie zasłania, nie, gdzieś nie wbije w ziemię, nie usunie. Pan Jezus, choć Syn Boży i doskonały, On nas wywyższa. On, jeżeli jestem blisko Niego, On potrafi posłużyć się moimi zdolnościami, słowami, dobrymi chęciami nawet, w sposób, którego bym nie przewidział, nie zaplanował. On potrafi wykorzystać moje dobre chęci, moje starania w sposób, którego ja bym nie mógł wykorzystać. On mnie podnosi z grzechu, z wątpliwości, z niepewności. On pokazuje mi, że z Jego pomocą, choć czasami mogę czuć się słaby i bezsilny, potrafię czynić wielkie rzeczy. Nie tylko przez bohaterskie czyny, ale nawet przez modlitwę, o której może nikt inny nie wie, tylko On wie. Bracia i siostry, druga nauka z tego ostatniego dnia nowenny, z naszego patrzenia na to wyobrażenie świętego Józefa i Pana Jezusa, to jest to, że kiedy będę blisko Pana Jezusa, kiedy postanowię sobie: Panie Jezu, Ty bądź najważniejszy w moim życiu, to ja na tym nic nie stracę. Nie stracę swojej wartości ani godności. Nie stracę nic na bliskości Pana Jezusa, wręcz przeciwnie. Bo to On ze mnie, grzesznika, czasami upadającego, mającego swoje wady i słabości, On czyni takie wielkie, ale świadome narzędzie w swoim ręku. On czyni mnie swoim świadkiem. On pozwala mi, mnie grzesznemu, mówić o Panu Bogu i innych do Niego prowadzić. On mnie grzesznikowi pozwala dawać dobre świadectwo. Jaki wniosek, bracia i siostry, z tego ostatniego dnia naszej nowenny? Tak jak patrzymy na Józefa, on stał się wielki przez bliskość Jezusa, przez to, że całe swoje życie tak naprawdę poświęcił temu, by chronić Pana Jezusa, by Go wspierać, by Mu towarzyszyć. I przez to Go czcimy. Ja jako chrześcijanin też mam takie przekonanie. Pan Bóg jest dobry i kochający. Pan Bóg nikogo nie poniża i nie umniejsza. Pan Bóg każdego z nas, choć jesteśmy grzesznikami, tylko wywyższa. Jedynie grzech nas umniejsza. Jedynie zło i nienawiść nas poniża, a nie Pan Bóg. A więc mogę pomyśleć sobie: Panie Jezu, daj mi stanąć tak blisko Ciebie, jak jest tutaj święty Józef. Daj mi stanąć tak blisko Ciebie i przypominaj mi, że możesz mieć wobec mnie takie plany, o których ja nawet bym nie pomyślał. Przypominaj mi o tym, Panie Jezu, że jeśli będę blisko Ciebie, to ja będę tylko rósł. Będę tylko wzmacniał swoją nadzieję, swoją także radość z tego, co dobrego w moim życiu. Będę pamiętał, że i to, co złe, i grzech nie ma ostatniego słowa. Bo nie ma nikogo innego niż Jezus, który daje nam prawdziwą pociechę, przebaczenie, takie wywyższenie człowieka, możliwe tylko dzięki Bożej łasce. Proszę was, bracia i siostry, dzisiaj, może po zakończeniu tej nowenny, żebyśmy tak w ciszy spojrzeli sobie na Józefa i Pana Jezusa i tak wyobrazili sobie w miejsce świętego Józefa samego siebie, samą siebie i pomyśleli: Panie Jezu, jeśli Ty będziesz na pierwszym miejscu w moim życiu, nie w pięknych słowach, ale wtedy, kiedy trzeba wybierać, kogo słuchać, za kim iść, to mam przekonanie, moje życie nie będzie zmarnowane, będzie udane, Ty nim dobrze pokierujesz, a mnie, choć słabego i upadającego, zawsze podniesiesz, pocieszysz i wywyższysz. Józefie, ten Dawida, zawsze bądź blisko, tutaj jak Betlejem, Egipcie,
Józefie, syn Dawida, zawsze bądź blisko. Tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie. Józefie, syn Dawida, zawsze bądź blisko. Tutaj jak w Betlejem, Egipcie, Nazarecie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, o chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadamy przed Tobą, oddajemy się pod Twoją przemożną opiekę, zobowiązując się do najszczerszej wiary i pobożności. Przyrzekamy czynić wszystko, co w naszej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż nam w tym, święty Józefie. Bądź przy nas teraz i przez całe życie, a szczególnie w chwili śmierci, jak byli przy Tobie Jezus i Maryja, abyśmy mogli pewnego dnia w niebie razem z Tobą wielbić Boga na wieki. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi spośród świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków chciało choćby tylko zobaczyć. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej najświętszej oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, przesławny potomku Dawida, światło patriarchów, oblubieńcze Boga Rodzicy, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości, miłośniku ubóstwa, wzorze pracujących, ozdobo życia rodzinnego, opiekunie dziewic, podporo rodzin, pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, patronie umierających, postrachu duchów piekielnych, opiekunie Kościoła Świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się, Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa Pana naszego. Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Cię na próżno, a skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka jak Twoja moc. Amen. O Józefie ukochany, pod opieką Twoją ród, chleb żywota z nieba dany, Tyś go na swym ręku niósł. Tyś go wiarnie pielęgnował, by nakarmić ludzki głód. Tyś nam ustrzegł i zachował tej miłości Bożej cud. Na Niego żyć, to Boga czcić, gdy chwały Twej On taki blask, gdy wszystkim nam był Jezus sam, a ku prośbę najdroższą z łask. Dla Niego żyć, to Boga czcić, gdzie chwały Twej On taki blask, by wszystkim nam był Jezus sam, a ku prośbę najdroższą z łask.